Siemanko, siemanko, ja jestem Wertes i witam was w kolejnym odcinku z gry Hello Neighbor, dokładnie tak. Z tego co mi pisaliście, to będzie już ostatni etap, w którym tutaj oczywiście gramy, czyli ta piwnica. Powiem wam tak dla ciekawostki, jak załadowałem save'a, pojawiłem się przed tymi drzwiami jeszcze po prostu w domu sąsiada i akurat sąsiad był obok mnie nakrył. No i go depchnąłem tak, że już wiem, że ta umiejętność tutaj jak najbardziej działa. Także, okej, okay. Fajnie, że działa. Lecimy dalej, musimy wszystko obrukać tutaj, co i jak, tylko tutaj kot mi się kładzie na myszce. I Batman, nie przeszkadzaj mi tutaj w graniu, okej, okay, okej. Okay. O ty kurde, podkładkę złapałeś, dobra, już, myślę, że będzie git. Hardkorowe granie. Mam nadzieję, że nam tu nie będzie przeszkadzał. Dobra, co tutaj chodzi? Leje się woda po prostu na ziemię. W tym miejscu już kiedyś byliśmy, także... Wow. Leży tam razem, jak jesteśmy dorośli, to trzeba tutaj kucać. O, proszę. Tutaj też? No. Okej, okay, to nieźle. Dobra, mamy takie same obrazki jak wtedy tutaj, jest to samo pomieszczenie. Co prawda teraz tutaj nic nie ma. Mamy jakieś tutaj strasznie ciemne przejście. A czekajcie, ja mam double jump, aha. Proszę bardzo, co ja się będę trudził, no nie? Okej, okay, no identyko, mamy tutaj do wyłączenia prąd. Tutaj nam się kraty zamykały wcześniej, jak prąd wyłączyliśmy, także dobra. Z tego co widzę, skoro przez te drzwi nie przejdziemy, to ja prądu nie wyłączę. O! Pisaliście mi protipa, żeby sobie telewizor brać? To wtedy będę miał jasno, nie? Zarobiście. Da się to zabrać coś stąd? Fajnie, fajnie byłoby mieć coś przy sobie. Na przykład to. O, stary, dobra. To lecimy, kurde. Proszę bardzo, ideolo oświetlenie. Elegancko, tutaj jakiś prąd się psuje. Co tam się dzieje? Tam chodzi sąsiad? Ej, tam jest jakaś latarka zdecydowanie. A ja w niego świecę telewizorem. Ale jestem super, nie? Jestem mistrzem wszystkich ninja. Tak. Ukrywam się za telewizorem, co prawda powinienem go oślepić tym telewizorem. No dobra, to coś się zdecydowanie tam nie rusza. Ale jest dobry? Wow. Ty zdecydowanie nie jesteś sąsiadem. To jest ten duch, który był wtedy przy domu? Słuchajcie, ja stoję na niewidzialności, także nie powinien mnie zobaczyć. Co tam, że w niego właśnie świecę? O. Gościu. Okej. Okej. To było dziwne. Z nim się wcześniej nie mierzyliśmy, także nie wiem, do czego nie jest zdolny. Chyba, że ewentualnie tak samo jak sąsiad podbiega i mamy pogrzebę, nie? Ale dobra. W sumie dobrze, że w niego nie rzuciłem, bo jeszcze jakbyśmy w pierdziel dostali, to co by było? To jest najbardziej bez sensu rzecz w tej grze chyba. Żeby sobie zamknąć dostęp, nie? Dobra, zarąbiście, że mam ten telewizorek. Tak, jakby ktoś tutaj wrócił. Dobra, przy okazji mamy fajny soundtrack tutaj. Nam muzyczka gra. Spoko, kominek się pali, czemu nie? Dobra, czekajcie. Nie mam nic, ja chcę pudełko podnieść. Okej. O, tak też działa, bo chciałem właśnie czym rzucić, ale nie chciałem się pozbywać moich rzeczy. Czekajcie, halo? Światło? O, tego słyszę. Czy to jest to miejsce, w którym mówiliście, że muszę mieć double jumpa? Może zrobimy to inaczej? Ale jestem dobry. Chciałem sobie po tym wejść, to nie? Ale z tego co widzę, to trochę mi problem to sprawia. Bang. Dawaj, przewróć się. Zrób mi tutaj zarąbiste przejście, nie? Nie przewrócisz się. Dawaj, dziadu. Ty kurde, jeden. Bang. No się kładą mi w złą stronę, a jak zrobię tak? O, czekajcie. Pyk, mamy mostek. Patrzcie, nawet bez double jumpa. Co ty tu robisz? Okej. Okay. Dobra, sąsiadom tu już nie wejdzie. Co on tu robi? Przecież ja tutaj dopiero co wskoczyłem. Halo, sąsiad. Rąbany. Okej. Okay. Dobra, lecę z tym telewizorem. Pewnie ten telewizor go tutaj zaprosił.
Czemu się nie mogę ruszyć? Halo? Czemu to jesteś golesiem? A, trzeba było skaczyć, okej. Dobrze, że sąsiad nie biegł, bo bym tutaj nigdy nie wbił się. O, telewizor mi zabrali. Jestem z tobą, ziomeczku, w pokoju. Jak się czujesz? Panie Kar... Przepraszam, nie chciałem. Prawda, nie chciałem. Dawaj mi jakieś rzeczy. Dawaj tą gitarę, ona była przerąbana. I jak tu jasno, aha. Po prostu... Masz tą gitarę! Ja już jej nie chcę! Zabieraj ją sobie! I tą piłkę też! I tą deskę! Jaki sąsiad! Dobra, wydarł się do mnie. O, widzicie kota w kamerce. Przez chwilę było widać. What the he... Czy ja dobrze widzę, czy ty masz na plecach dom? Okej, okay, co my jesteśmy, jakąś miniaturką, czy coś? Chyba na to wychodzi, zobaczcie, jakie to jest wszystko wielkie. Ja pierdziule, sąsiad. Ciebie to chyba już pogrzało, parasolki na górę, okej. Okay. Jeszcze nie wiem, do czego mogą mi służyć parasolki. Nie, żebym się przejmował. Ale zobaczymy, co się tu wyprawia, halo. Z każdego etapu na etap ta gra jest coraz bardziej schizowa, nie? Naprawdę, jeśli to by nie był ostatni etap, tylko byłoby ich o wiele więcej, to wtedy myślę... Mam wejść do tego support extra dużego testera? Nie przeskakuj tego. Czekajcie, bo nie do końca kumkam akcji, która się tutaj dzieje. Chwila, moment. Ja teraz kminię. To jest najbardziej dziwny etap w tej grze, więc trzeba sobie pokminić. Dobra, mam tę kolejkę. Aha. Tylko się nawet odpalić nie da. Chyba, że pójdę po linii, tylko nie wiem, co to do końca nam wydało, jakbyśmy tę kolejkę odpalili. Chyba? Okej. Okay. Sąsiad pierwszy raz jest niegroźny, nie? Trzeba tam na górę wejść. Gitara! Mam cię. Cioch, trzymaj tą gitarę. A. Chyba tędy trzeba wejść. Pierdziule. Dobra. Swoją drogą, właśnie przez ten etap wiem już, kurde, po co mi double jump, nie? Dobra, pojechała kolejka. Co ona zrobi? Bo to jest pierwsza rzecz, jaką tutaj odblokowaliśmy. Wow. Rozwaliliśmy ten domek nad nami po części. Ale w sumie to nic poza tym. Okej, okay, spróbujmy tym razem trochę wyżej wskoczyć niż ostatnio. Czyli na tą platformę większą. Oh my god. To nieźle. Jest! Kurde. Teraz wleciałem tutaj na lajcie. Miałem jeszcze zapas, nie wiem czemu wcześniej nic nie działało. Oraz z tego co wiem, to musimy to kliknąć. Aha. Co ja zrobiłem? O! Okej. Dobra. Nice. Nice, nice, nice. Myślałem, że mi ucieknie, to nagle tak poczekało na mnie. Spoko. Dobra, czyli lecimy po te nasze parasoleczki, na które nas tutaj namawiają znakami już od samego początku wreszcie. W sumie da rady je zdobyć. Będziemy mogli się wyrzucać to starem i bezpiecznie latać. O, tak to powiem. Super, mamy okno, dawaj lampkę. I ciach. Zaraz sąsiad przyjdzie się pruć, oczywiście. Zdążycie, co to robi? O! Ja spadam! Parasolki też spadają. Dobra, umarłem. Życie, zdarza się. Każdemu się zdarza umrzeć. Ale dobra, zobaczmy, czy te parasolki w ogóle spadły, bo bym trochę... Byłoby smutno, gdyby nie spadły. Jak one się zbagowały! Nie, lecą! Dobra. Nice. Widzę, że lecą. Nie wiem czemu, ale kurde... Wydawało mi się tam, że one spadną tak szybciutko na mnie, że zdążę to podnieść, że kurde, bym już sobie w locie normalnie leciał w dół. A tutaj wychodzi na to, że patrzcie na grawitację tych parasolek. Czy ogarnia tą kuwetę? Zobaczcie, jak to spada. Halo. Dobrze, że spadło, nie? Bo jakby nie spadło, to byśmy mieli problem. Znowu jakieś by były mega glitche gry. A, parasolka mocy! Oh yeah! Dobra.
jak odpaliliśmy wcześniej ten wagonik i on rozwalił ten domek, to ja chcę teraz do tego domu pójść. Dobra. Okej. Odpalona parasolka! Dobra, działa. Działa. Okej. Zobaczmy wreszcie, co jest w tym domku, bo wreszcie mam możliwość. Co tam, sąsiad? Pewnie wygląda dla ciebie jak jakaś mała mucha, która wkurza ludzi. Spoko. Co my w tym domku ciekawego mamy? Jest zlew! Jest torcik! Są świeczki! To na pewno było takie ważne? Chociaż tam fajerwerkę widziałem, czekajcie. Może ją trzeba odpalić. Wy zawinę? Można torciku prosić? Nie, torcik jest za duży. Jedyne co mogę zabrać, to świeczki stąd. A coś tu jest w tym? Nie, tu nic nie ma. To jest prysznic. Taki mały. Dobra, nice. W takim razie idę odpalić mu tu fajerwerkę. To jest chyba najprostszą rzeczą, którą tu można odpalić świeczką. O ile cokolwiek jeszcze będzie do odpalenia tą świeczką. Co? To cię zaatakuje jakoś? Ciekawe w sumie. Dobra, pali się. Bęk w twarz! Okej, sąsiad. Trochę cię tutaj podjaraliśmy. Okej, czyli sąsiada teraz musimy atakować. Dobra, czyli mamy póki co fajerwerkę. Ja tutaj widzę taką maszynkę do piłeczek. Nie wiem, jak ona się profesjonalnie nazywa. Ogólnie nie wiem, jak się nazywa. A to strzelę piłeczkami to chyba do baseballa jest, żeby to odbijać. Następnie gramofon? Nie, to by nie miało sensu. Dobra, rozkminimy. Lecimy do tych piłeczek. Nice. Kutyk. A, zanim tam pójdziemy, to przydałoby się odpalić naszą maszynę śmierci, nie? Wiecie, mam jedną świeczkę za dużo. Ona sobie tutaj czeka na lepsze dni. A. Bang. I lecimy. Są, kurde, smocze kule. Dobra, chodźmy. Chodźmy, parasoleczka nam tutaj pomaga, zdecydowanie. Oj, sąsiad, dostaniesz po kulach. O nie. Te piłki trochę są takie za duże. Muszę przyznać ten, jaki tam oszołomiony. Dobra. Okej. O, możemy pchać. Dobra. Pchamy kule! Po jajach! O, w kolano dostał. No nie, teraz leży. Dobra, to jest zdecydowanie jeszcze za niskie, żeby ci wbić tam na chatę. Chociaż przy wyrzucie mogę pytać to radę. Co my tutaj... Chyba znalazłem. Czy to jest kusza? Nie gadaj, że kurde źleś... Ojej. Świetnie. Co tam, sąsiad? Gotowy na spotkanie z śmiertelną kuszą? Mam nadzieję. Lećmy. Okej. Jesteśmy, czyli faktycznie tutaj kusza jest, trzyma się na lince, to zróbmy to samo co przy tym. Dokładnie tak. Patrzmy, oberwiesz teraz. Ej, to się nie odpaliło. Odpaliło się. O! Dostał! Nie wiem w co, ale dostał, sąsiad. Dobra, co teraz? Oberwałeś na trzy możliwe sposoby, teraz klęczysz tutaj. Dobra, już wiem. Chyba musimy się dostać na tą platformę. Tak, i tu mamy wreszcie wejście normalne. Dobra, nice. Teraz ostatni wyrzut. Chodźmy. Czekaliśmy na ten moment od dawna. Od pewnie pocięciach, od 3 minut, ale to nic. To nieważne. Nelcia, nie drap tam! Weźcie, tu miejcie kota. Normalnie masakra. Okej, lecimy. Lecimy. Tylko sąsiad, nie boję tym domem tak bardzo, bo ja tam, kurde, hafta puszczę, a tego nie chcemy. O, zaczynam się obawiać, że nie dolecę. Walka z czasem.
walić tą walkę z czasem. Wbijam się bezpośrednio. Bez... Nie! Nie! Jest! Tak! Jest! Dobra, już myślałem, że się nie uda. O! Czekajcie, pauza. Wbijam kota do pokoju. Już nie będzie drafał po szybie. Nic, a nic. Okej, okay, mamy tutaj mnóstwo ulotek z napisem seeming. Może missing? Zaginiony. Albo simi. Może tutaj The Simsy. Simsy za mocno weszły i jest seeming. Co my tutaj mamy? To jest ten grób. Pamiętacie? Nie! Nie, 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 nie. On tu wrócił. Ja się cieszyłem, że go tutaj nie ma. Dobra, co tam zielone drzwi? Tutaj nic. Nie, ja jeszcze z tobą nie chcę widzieć znowu. Tutaj co mamy? Sąsiad. No patrzę. Czyli to sąsiad rozwieszał, a ten cień się go tutaj trzyma. Okej. Okay. Widziałem jakieś rozkminki, mi pisaliście, o co tutaj chodzi. Ale to jest naprawdę ciekawe, co się tutaj dzieje. Czemu podążasz za sąsiadem? Dziwny cieniu. Człowieku cieniu! Dobra, patrzmy tutaj, bo to są zielone drzwi. Zielone oznacza dobre, także idę tutaj. O! A, cześć! To ja! To mały ja. I duży ja. Chcesz się pobawić? Bawienie samemu ze sobą, skacz mu po głowie. Coś strzeliło. Dobra, jesteśmy w domu. Dosłownie jesteśmy. Wow. Nie podobają mi się te dźwięki. Gdzie ty idziesz? Ja, gdzie idę? Nie! Nie! Mówisz, że na górę idziemy? No dobra, idziemy na górę. O, o. Ta muzyka mi się nie podoba. Czemu ty siadasz przed nim? Czy on mnie właśnie uderzył w głowę? Okej. Okay. Wyszło na to, że tak. I chyba go obroniliśmy. Dobra, gdzie ty teraz mnie prowadzisz? Wait. Wait. To jest za małe. Jaki prank. Nie. On zabił mnie, małego. Nigdy nie wrócę do świata żywych. Znaczy no, powinno mnie wymazać z historii teraz. Nieważne. Czaj, obronię cię. No dawaj. Kurde, dobrze, że tego w wiarce nie ma. Bo było naprawdę smutne. Dobra, ziomek. Ty lecisz tutaj, ja lecę tutaj. Nice, mamy plan życiowy. Gdzie ty jesteś? Kido? Tu jesteś. Spadłem. Super. Kurde, czemu musiałeś tak daleko usiąść? Wcześniej usiadłeś praktycznie przy szybie, a teraz tak daleko. Ale dobra. Good, że wiem, o co tutaj chodzi. Że musimy go bronić. Czyli... Aha, okej. Okay. Przez chwilę coś mnie odepchnęło. Dostaliśmy puncha i umarliśmy. Super. Kido. Kido, kido, kido. Dobra, obroniłem się. Dawaj, mały, na dół idziemy. Czemu mi się wydaje, że jak dostaliśmy hita, to nagle jesteśmy więksi? Nie wiem, tak jakoś po prostu dziwne uczucie mam. Dobra. Tutaj gdzieś on siadał wtedy. O, biegnie! Chodź, chodź, chodź! Znalazłem twoje wyjście. Ha-ha! Mam cię! Gdzie dalej? Tutaj? Lecisz, czekajcie. Muszę ogarnąć. Jest jakaś drabina. Szybko, 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 szybko. Tutaj biegnie, dobra. Nice. Super hot. Super, super, super hot. Gdzie dalej? Nie!
Wystrzelił mnie w powietrze! Dobra, miejmy nadzieję, że teraz mnie nie wystrzeli w powietrze. Jeśli tak, to się na niego pogniewam. I to bardzo. Jak ty coraz mniejszy jesteś. O, bo to ja jestem coraz większy. Dobra, nie strzelaj mną. Wstawaj, ale nie wyrzucaj mnie w powietrze. Okej. A, nice. Czekajcie, bo ja kucam. Gdzie ty pobiegłeś? Tutaj? Tak, tutaj jesteś, dobra, nice. Bang! Ale mi sieknął! To jak ja będę zaraz taki duży jak ty? Normalnie ja ci mówię. Ale jestem kozak. Wertes kozak, wertes duży. Tak, tak to powiem. Okej, okay, i tu mamy chyba ostatnie pomieszczenie. W którym jeszcze nas nie było. Oby to było tutaj, tak? Jest! Proszę bardzo! Chodźcie bić! Chodźcie bić, ja tu urosłem! Gościu. Bang! Okej. Okay. To była najdłuższa scena walki ever. Dostał jednego hita! I poległ. Najtrudniejszy boss. Chyba, że to jeszcze nie koniec. Jakaś smutna muzyczka. O, sąsiad. Co tam? To jest sąsiad. Sąsiad jest smutny. No patrzcie. Ten go zamknął, na to wychodzi. No, sąsiad już taki poddał się, nie? Kurde, czyli ogarnijcie akcję, że to wychodzi na to, że sąsiad cały czas był dobry. Ale to wyszło na to, że chyba ten nim sterował cały czas, dlatego był taki zły, nie? Masakra. Kurde. Sorry, sorry sąsiad. No na to tutaj wyszło. Dobra, chodźmy do drzwi. Zielone drzwi, jak już wspominałem, zielone drzwi są dobre. Bang. Hop. 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 U, światło za drzwiami. Co my teraz tutaj mamy? Okej. Czyli poszliśmy spać i to nam się śniło. Great, tak, dokładnie. Dokładnie tak było, zobaczcie, jesteśmy teraz dokładnie w momencie początku aktu trzeciego. Poszliśmy spać i się obudziliśmy. To wszystko to był sen. No naprawdę, ekstra. Ale żeby nie było, już o tym wiedziałem, bo mi napisaliście wszystko w komentarzach. Tak. Dokładnie tak. Chciałem, żebyście mi zaspoilerowali, do czego mi są parki, to całą fabułę dostałem w komentarzach. No nic. Także dobra, wprowadziliśmy się tutaj. Z tego, co się od was dowiedziałem, to on dostał tam nie tyle w liście, że coś tam mi się musi tutaj wprowadzić, tylko go wywalili z tamtego mieszkania, no i sobie wrócił na, że tak powiem, stare śmieci. O. I się właśnie tutaj wprowadza, będzie sobie pewnie remontował i tak dalej, i tak dalej. I mamy napisy końcowe. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Ten sen, akt trzeci. Widzieliśmy, jak chodziliśmy po tym domku, że ten człowiek cień, z którym się zmierzyliśmy, człowiek cień, źle to brzmi, po prostu ten cień. Ten cień, po prostu. Sobie chodził normalnie przy tym domku. A teraz jest normalnie zakończenie po tym, jak on wstał, jest wszystko okej. Okay. Czyli wyszło na to, że cień chciał się do nas dorwać, po prostu. W trakcie, że tak powiem, spania. Ale go pokonaliśmy, no. A najbardziej poszkodowany w tym wszystkim jest sąsiad. Bo przez ten cień spalił sobie mieszkanie i w ogóle wszystko. Podsumowując, na początku, czekajcie, próbuję ogarnąć po swojemu tutaj fabułę. Bo te wszystkie scenki, jak nas sąsiad łapał, to właśnie się zebrały w jedną, że tak powiem, nielogiczną całość. Nie no, może po części jakąś logiczną, czyli na początku był jakiś właśnie wypadek sąsiada, tam ktoś zginął, najprawdopodobniej jego żona, nie wiadomo czy dzieci, chociaż jak on wywieszył właśnie kartki, że szuka kogoś tam, że zaginęli, czyli najprawdopodobniej dziecko. Nie wiadomo czy nasza postać jest jego synem czy nie, bo też tutaj sugerowaliście w komentarzach, ale szczerze w to wątpię. Bo jak widzieliśmy, jak on był mały, sobie przejeżdżał, to sąsiad kogoś tam miał po prostu, już opętany sąsiad. Najprawdopodobniej. Kogoś tam zamykał w piwnicy, nie?
Po czym się okazało, że to właśnie został przejęty przez ten cień. Zwalił sobie życie, spalił sobie mieszkanie, nie wiadomo, najprawdopodobniej też zginął w tym pożarze. Obstawiam ja tak, bo tak to by zaraz się coś tam dalej pociągnęło, nie? A my rozkminiliśmy całe zagadki tego całego miejsca. Dobra, no to co? To ja na ten moment wam bardzo dziękuję za oglądanie serii. Mieliśmy taki maratonik właśnie z Hello Neighbor, żadna inna seria się nie pojawiała właśnie w międzyczasie. Już teraz spokojnie wracam do normalnych innych odcinków z innych gier, także zapraszam was też do, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, do subskrypcji, do lajkowania tego filmu oraz do oblukania, co ja tam mam na kanale, bo na kanale mam naprawdę sporo filmów, takie tam ponad 2000. Na ten moment oczywiście. Dobra, to dzięki za oglądanie, dzięki za łapki w górę, dzięki za komentarze, dzięki za udostępnienie tego filmu znajomym. No i co, widzimy się już normalnie w kolejnych odcinkach, także na razie i cześć, hej hej!